I stawia weto wobec paktu migracyjnego, który jest przygotowywany w trybie szybkim przez Unię Europejską. Jesteśmy w Jaśle. Popatrzcie Państwo, jak jest pięknie, bezpiecznie, spokojnie i tak może być dalej, jeżeli ten pakt zatrzymamy. Jako kobieta, jako Polka, jako matka i babcia nie chcę, aby ten krajobraz, jaki mamy, polski, jasielski, się zmienił. Aby na naszych ulicach było niebezpiecznie. Aby po naszych ulicach przechodziły hordy migrantów, którzy nie wiedzą, czym się zajmować, a zatem zajmują się rozbojami, napadami, korzystaniem z socjalu, różnymi burdami. My nie chcemy. My, polskie matki i kobiety, chcemy żyć w naszej ojczyźnie spokojnie. Chcemy żyć tak, jak do tej pory. Dlatego też oto jest to referendum, które będzie 15 października. Chcemy dalej bezpiecznej Polski, chcemy bezpiecznego Jasła, chcemy bezpiecznych rodzin i spokojnego życia. Dlatego proszę Państwa, abyśmy poszli na to referendum i zagłosowali przeciwko przymusowej relokacji migrantów. A co Pani poseł z wizami, z aferą wizową? Gdzie zostały wizy? Teraz głos zabierze Pan minister Janusz Kowalski, który przyjechał do nas, proszę, do Jasła. Bardzo się cieszę, że możemy go gościć. Ja odpowiem Pani później. Szanowni Państwo, partia Donalda Tuska, Manfreda Webera chce narzucić nielegalną imigrację. Chce doprowadzić do tego, aby do Polski byli sprowadzani imigranci. Pamiętamy wszyscy Cezarego Tomczyka, który w 2015 roku mówił, że rząd PO-PSL jest gotowy na każdą ilość migrantów. I dzisiaj zapytajmy się Donalda Tuska, czy Donald Tusk jest za, czy przeciw mechanizmowi relokacji. Oczywiście jest za, ponieważ namawia do tego, aby nie brać udziału w referendum. Polska może dokładnie zrobić to jako pierwsze państwo w całej Unii Europejskiej, a więc doprowadzić do tego, że powiemy w referendum, w najbardziej demokratycznym akcie, nie przymusowej relokacji. Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki stawia weto. Stawia weto wobec planu relokacji, który jest narzucany przez partię Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wielki zaszczyt jest dzisiaj być z panią Marią Kurowską, która jest matką, która jest babcią, która jest przede wszystkim polską kobietą. Bo polskie kobiety, szanowni państwo, chcą żyć w bezpiecznym państwie. Polskie kobiety nie chcą żyć w takim państwie jak Niemcy, Szwecja, Francja czy Włochy, bojąc się, żeby po godzinie 17 wyjść z domu, bojąc się ze swoimi dziećmi wyjść na place zabaw. Nie chcą widzieć sytuację, w której... Szanowni państwo, to, że dzisiaj zwolennicy Platformy Obywatelskiej mają zamknięte klapki, proszę sobie posłuchać i zobaczyć, jak wygląda Szwecja, proszę sobie zobaczyć, jak wygląda Francja, proszę zobaczyć plądrowane ulice. My, szanowni państwo, mówimy twardo nie imigracji. I nawet te bojówki Platformy Obywatelskiej, szanowna pani, w przeciwieństwie do pani, my walczymy o polskie bezpieczeństwo, za polskimi kobietami. Szanowni państwo, to trudno. Ma pani prawo 15 października głosować na postkomunistów, na Platformę Obywatelską. Szanowni państwo, jesteśmy za polskimi kobietami, twardo walczymy o bezpieczeństwo. 15 października, wbrew temu, co mówią dzisiaj ci po prostu ludzie Platformy Obywatelskiej, którzy nie są za kobietami, którzy nie są za bezpieczeństwem, którzy zakłócają. Ale my, szanowni państwo, jesteśmy przekonani, że 15 października twardo powiemy nie. Twardo powiemy nie nielegalnej imigracji. Bo Donald Tusk, i trzeba to powiedzieć mieszkańcom Jasła, chciałby dzisiaj do Polski sprowadzić setki tysięcy nielegalnych imigrantów. I wysyła te swoje bojówki, które krzyczą, ale nie potrafią powiedzieć nie nielegalnej imigracji. Chcieli sprowadzić nielegalnych imigrantów i dzisiaj, szanowni państwo, w Jaśle, chociaż te bojówki Donalda Tuska, bezczelne bojówki Donalda Tuska, które chcą nielegalnych imigrantów, my z panią Marią Kurowską mówimy twarde nie. My z polskimi kobietami stoimy twardo za polskimi rodzinami. Bo szanowni państwo, jako ojciec 10-latka nie chcę, aby po polskich ulicach grasowali obcokulturowo imigranci, aby ludzie Donalda Tuska sprowadzali obcych kulturowo imigrantów. Nie ma na to zgody. I dziękuję dzisiaj całemu polskiemu rządowi, który od 8 lat zabezpiecza nas przed planem Donalda Tuska. 8 lat temu Donald Tusk chciał sprowadzić nielegalnych
nielegalnych imigrantów, powiedzieliśmy nie. I na szczęście, szanowni państwo, 15 października wygramy wybory. Zapewnimy bezpieczeństwo Polsce, zrobimy wszystko, aby żadnych nielegalnych imigrantów i również tych ludzi, którzy dzisiaj mają takie, a nie inne poglądy, mają mieć prawo takie inne poglądy. Ale my zabezpieczamy polskie ulice, ulice polskich miast. Szanowni państwo, to pierwszy taki przypadek w Jaśle, aby przyszli państwo i przeszkadzali w konferencji prasowej. Do tej pory tego w mieście nie było. Były tutaj od rana kilka konferencji już na tym rynku i nikt z naszych ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, czy też Suwerennej Polski, nie przyszło mu do głowy, aby przychodzić, czy to Konfederacja, czy to Platforma, aby przyjść i innym przeszkadzać. Mamy dzisiaj zbiorowisko ludzi, o którym brak jest kultury i którzy przyszli i nie chcą, abyśmy się mogli wypowiedzieć. Wstyd, panowie, jesteście wstydem Jasła. Wy, którzy nie macie kultury, tylko bierzecie i przeszkadzacie drugiemu. Szanowni państwo, żadne krzyki bojówek Donalda Tuska. Żadne krzyki bojówek Tuska, szanowni państwo, nie zmienią faktu. Sprawa jest poważna. Dziś pan premier dzisiaj postawił nie planowi Donalda Tuska. Donald Tusk z Manfredem Weberem chcą sprowadzić do Polski nielegalnych imigrantów. I my dzisiaj, jako polski rząd, stawiamy twarde weto paktowi migracyjnemu w Hiszpanii. A 15 października wygramy wybory po to, żeby Jasło było bezpieczne jak teraz, było spokojne. I niech nawet te bojówki Tuska tutaj manifestują, ale nie będzie nielegalnych imigrantów. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy bardzo państwu. 15 października wszyscy wstawiamy się na referendum. Nie chcemy nielegalnych migrantów. Chcemy spokoju zarówno w naszym mieście, jak i w Polsce. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Spokojnie.